Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości na wybory samorządowe. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy wziął pan formalny czy nieformalny urlop od zajęć w Parlamencie Europejskim? Czy da się te dwie funkcje pogodzić? Oczywiście, że nie wziąłem i nie ukrywam, że przede mną duże wyzwanie, jak pogodzić właśnie to szefowanie sztabowi wyborczemu i pracę w Brukseli. Jestem już posłem drugą kadencję, w sumie tam spędziłem już 15 lat i rzeczywiście jest to czas taki dla mnie intensywnej pracy, bo będę musiał być oczywiście w Brukseli. Jestem wiceszefem Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego, bardzo ważny i istotny z punktu widzenia również Polski. I jednocześnie mamy dwa bardzo ważne głosowania, dwie sesje plenarne w Parlamencie Europejskim podczas właśnie tego maratonu wyborczego, podczas tej kampanii. I nie, między innymi dotyczące, nie odpuści między innymi, pan tych głosowań? Tak, oczywiście, że nie odpuszczę, ponieważ są bardzo ważne z punktu widzenia też no, Polski, ale też chociażby polskich internautów, czy europejskich internautów, bo będziemy mieć znowu powrót do Akta 2, do tego właśnie rozporządzenia o prawach autorskich. No i będziemy oczywiście głosować dla tak jak poprzednio. Dla pana też Akta 2? Bo niektórzy bardzo protestują. No, dla mnie tak, bo to jest jednak dość duże ograniczenie możliwości korzystania z dobrodziejstwa internetu dla ludzi. No i oczywiście przeciwko temu będziemy protestować, ale chcący, żeby to wygrać, trzeba tam być, trzeba głosować, więc oczywiście będę w Strasburgu. Ale mam bardzo dobry sztab, mam fajnych ludzi w sztabie i na pewno znajdą się tacy, którzy mnie w tej trudnej roli, w tym wyzwaniu zastąpią. W 2011 roku był pan szefem sztabu przed wyborami parlamentarnymi, no i Prawo i Sprawiedliwość ich nie wygrało. No i do tej pory też, patrząc na zbiorcze wyniki, nie wygrało żadnych wyborów samorządowych. Nie boi się pan, no, że będzie pan takim, że będzie pan firmował porażkę? Powiem pani tak, no, gdybym się obawiał tego, to bym pewnie nie podjął się tego wyzwania teraz. Ja jestem osobą, jestem sportowcem, byłem. Lubię rywalizację, jestem osobą ambitną i ta zadra we mnie tej porażki w 2011 roku wciąż tkwi. A, ja czyli nie ukrywam, o rewanż, ja tak? Nie ukrywam, o zemstę? Nie, no, dlaczego zemstę? Rewanż. Nie ukrywam, że chciałbym, aby te wybory były lepsze, bardziej udane dla Prawa i Sprawiedliwości. A w 2011 roku rzeczywiście no, były to trudne wybory, bo byliśmy wewnętrznie podzieleni, skłóceni, teraz jest inaczej. Mówię o obozie prawicy. Mówię o szeroko rozumianej obozie prawicy. W 2011 roku, ale nie wracajmy do tego. Dzisiaj mamy 2018, mamy wybory samorządowe. No i też warto powiedzieć, od czego zaczynamy, pani redaktor, no bo przecież my w sejmikach jesteśmy w 15 sejmikach na 16 w głębokiej opozycji, więc no jest od czego się odbić. Panie pośle, ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego i sam premier mówią, że wygrana PiS-u w samorządach to synergia samorządów z rządem i lepszy rozwój regionów i miast. To znaczy, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie będzie wspierać rozwoju regionów, jeżeli przegra w tych regionach czy miastach? Nie, no. Spójrzmy na to inaczej, na konkretnym przykładzie. No, na konkretnym przykładzie regionu, który ja reprezentuję, czyli Podkarpacia. Uważam, że zgodna, dobra, harmonijna współpraca władzy właśnie samorządowej w regionie Podkarpacia i rządem, a rządzimy w jedynym regionie, to jest Podkarpacie, w województwie, bardzo mocno pchnęło cywilizacyjnie Podkarpacie do przodu przez ostatnie 3 lata. No, budujemy drogę Via Carpatia, drogę życia tak naprawdę dla Polski Wschodniej, drogę S19, bo gdyby nikt o tym nie marzył. W ostatnich latach to było niemożliwe. Pchnęliśmy ten projekt, zresztą to jest mój projekt mojego politycznego życia też. Ruszamy, ale panie redaktor, ale tylko skończę. Gigantyczna ilość inwestycji w sport, w kulturę, w obwodnice, w drogi. I teraz odpowiadając na pani pytanie, oczywiście, że tak. Im bardziej jest zgodna, harmonijna, dobra współpraca z rząd-samorząd, tym więcej korzyści dla województwa i to jest oczywiste. No dobrze, ale jeżeli na Podkarpaciu nie sprawowałoby rządów Prawo i Sprawiedliwość, to byłoby inaczej? Byłoby bardzo podobnie, dlatego że my chcemy rozwijać Polskę w sposób zrównoważony, taki w oparciu o dwa płuca. Wschód-zachód, a nie tylko tak, było za poprzednich rządów, główne inwestycje szły na zachód. I będziemy to, i to jest w naszym programie, i niezależnie, czy będzie rządził opozycja, czy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, na pewno będziemy ten program zrównoważonego rozwoju Polski realizować. Ale powtarzam, o wiele łatwiej, skuteczniej
przyjemniej realizować pewnego rodzaju inwestycje, jeżeli się nawzajem nie kontestuje i nawzajem nie obraża i nawzajem nie blokuje. To ja jeszcze dopytam, bo kilka dni temu mówił pan na przykład, że jeśli w Warszawie wygra Patryk Jaki, to pewnie rząd wesprze budowę kolejnych linii metra. No i znowu pytanie, czy jeśli wygra Rafał Trzaskowski, czy może ktoś inny, to rząd nie wesprze? Przecież metro jest dla mieszkańców, a nie dla ależ oczywiście, że dla wesprze. Patryka Jakiego. Który... Oczywiście, że wesprze. Ja mówiłem o tym właśnie mechanizmie właśnie współpracy rząd-samorząd. No ja o wiele bardziej sobie wyobrażam dobrą, konstruktywną, prospołeczną współpracę, kiedy w Warszawie, na rzecz właśnie mieszkańców Warszawy, kiedy wygra Patryk Jaki, czego mu życzę, niż kiedy wygra Rafał Trzaskowski. To są takie normalne mechanizmy w polityce. W ramach jednego obozu politycznego funkcjonując na poziomie samorządu czy rządu, o wiele więcej można zrobić. Opozycja mówi, że właśnie ten sposób przedstawiania się w kampanii wyborczej to jest polityczny szantaż. To samo opozycja mówiła, kiedy w 2014 roku startowała i wygrała te 15 sejmików. No proszę zwrócić uwagę i to są fakty. Że to rzeczone w Podkarpacie było i Polska Wschodnia w latach 2014, w ostatnich latach, kiedy rządziła Platforma i gdzie miała władzę również i ma nadal władzę w sejmikach, było pomijane, jeżeli chodzi o kluczowe inwestycje. No takie są fakty, jeżeli chodzi o drogi, czy jeżeli chodzi o wodnice, czy jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. Polska Wschodnia była kompletnie zapomnianą częścią naszego kraju. Tak nie można rządzić. Trzeba rządzić dla Polski. Znaczy, powiem pani tak. No to najważniejsze, najważniejsze, rozwój ma być zrównoważony, ale prawda? Dokładnie o tym mówię. Zrównoważony rozwój, a nade wszystko my pracujemy i chcemy realizować swój program dla wszystkich Polaków. Niezależnie, czy ktoś jest sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformy Obywatelskiej, nas interesuje to, żeby Polska szła do przodu, ponieważ jesteśmy krajem, Polska jest jedna i mamy wspólne cele, żeby się budować jako kraj. Panie pośle, a gdzie są pieniądze na realizację tych wszystkich, no niektórych brzmiących no bardzo atrakcyjnie, a czasami wręcz księżycowo obietnic, które padają w trakcie tej kampanii? Są te pieniądze? To znaczy, co, jakie pani ma na myśli konkretnie obietnice? Bo ja muszę się jakby do tego odnieść. No właśnie, budowa kilku linii metra. No, pan Patryk Jaki całkiem nieźle to opisał i również zinstrumentalizował, jeżeli chodzi o takie budżetowe i finansowe założenia. I to jest człowiek, który mówi, że dotychczas się nie dało, teraz się da. No, nie mówcie nam, tak, że się nie da. No i on mówi, znaczy proszę też go pytać o konkretne liczby, ale ja ufam, że jeżeli człowiek taki właśnie jak Patryk Jaki, który startuje w Warszawie i jest ja kandydatem. Ja tutaj podam przykład, ale mówimy też o słowa. Tym, że jeśli skąd brać pieniądze? Jeśli chodzi o unijne fundusze, to będzie mniej pieniędzy. Mniej pieniędzy nie tylko dlatego, że Polska może zostać ukarana, o co za chwilę zapytam. Nie wiem, prawda, nieprawda, ale dobrze, to może złe słowo ukarana. Może zostać dotknięta w związku z tym, że jest w sporze z Unią Europejską o praworządność, o to, że nie przyjmujemy uchodźców. No są takie głosy, porozumiemy o tym, oczywiście, tak. Tak, ale w ogóle będzie mniej tych pieniędzy ze względu na to, że Polska się rozwinęła i przypada dla niej mniej pieniędzy z Funduszu Spójności. Plus oczywiście, pani redaktor, nie będzie już Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. No bo to też jest argument, że był bardzo poważnym płatnikiem netto była właśnie Wielka Brytania. I powiem pani tak, no właśnie, skąd brać pieniądze? No z tego wzrostu gospodarczego, który mamy, najwyższy w Unii Europejskiej. To jest wzrost, którego nikt nie kwestionuje, to możemy się tym chwalić. Z bardzo takiego dobrego i właśnie wbrew temu, co się mówi, dobrej współpracy właśnie z Unią Europejską, jeżeli chodzi o projekty infrastrukturalne, kluczowe z punktu widzenia Polski, bo to naprawdę dobrze idzie. Czy właśnie ta Via Carpatia, czy Via Baltica, czy Rail Baltica, czy różnego rodzaju projekty finansowane właśnie z budżetu Unii Europejskiej będą na pewno podnosić cywilizacyjnie Polskę, będą ją rozwijać, a jeżeli chodzi o to karanie, pani redaktor, to ja absolutnie nie odrzucam tego typu właśnie narrację. Jakie karanie? Przecież no Polska wchodziła do Unii Europejskiej i będziemy i jesteśmy w Unii Europejskiej. To jest strategiczna z punktu widzenia Polski sprawa. I jednocześnie wchodząc, myśmy też otwarli swój rynek. Otwarliśmy 10 krajów Unii Europejskiej wchodząc do Unii Europejskiej otwarło swoje rynki. To był kontrakt również ze starą Unią. Chcemy płacić więcej do budżetu, budżet. Ja rozumiem, budżet. Że państwo się z tym nie zgadzają, ale jak pan wie, komisarz Oettinger Ale nie można uważa, używać...
uważa, że wypłatę funduszy unijnych trzeba warunkować tym, czy państwo dane przestrzega zasad praworządności, czy nie. Nie można używać takiego języka szantażu, dlatego że kwestia budżetu Unii Europejskiej, kwestia konstrukcji budżetu Unii Europejskiej, to jest, są sprawy traktatowe, to są kwestie uregulowane w traktatach, to są umowy, to jest umowa wszystkich krajów członkowskich i nie może być tak, że dany kraj będzie pod pręgierzem właśnie takiego szantażu. To jest w ogóle sprzeczne z logiką funkcjonowania Unii Europejskiej. Ten język ja odrzucam, bo naprawdę jest przykładów w Unii Europejskiej krajów, gdzie średnio przestrzega się czy to wolność mediów, czy to zasady praworządności, ale ponieważ one są w innej rodzinie politycznej niż Prawo i Sprawiedliwość, no o nich się po prostu nie mówi. Naprawdę Polska będzie budować silny budżet i chcemy, co powiem pani więcej, chcemy do tego budżetu również sporo dołożyć po to, żeby Unia się rozwijała. Czy potrzebna była wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina o tym, że być może rząd nie będzie miał wyjścia i zignoruje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli ono będzie, jak to się wyraził, sankcjonowało zawieszenie przez Sąd Najwyższy części ustawy? Panie redaktor, zacznijmy od tego. No, uporządkujmy pewne sprawy. No, po pierwsze, według mnie prawo stanowione jest w Polsce i ustawy przyjmuje Sejm. Jeżeli ktoś te ustawy kwestionuje, to powinien się odwołać do Trybunału Konstytucyjnego, a inaczej, Trybunał Konstytucyjny ocenia zasadność danej ustawy i operując jakby traktatami, nie ma żadnego zapisu w prawie europejskim, aby Europejski Trybunał Sprawiedliwości mógł ingerować wewnętrzne sprawy danego kraju członkowskiego, jeżeli chodzi o ten wymiar sądownictwa. Nie ma żadnego zapisu. Ja rozumiem, i dla nas, ale czy potrzebna nas, była ta wypowiedź w takiej sytuacji, kiedy na nas szczególnie patrzą? I odpowiadając pani redaktor na to pytanie nadal, jest kilkanaście krajów, które nie wykonały orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym Niemcy, Włochy, Francja, ale również Polska. A wie pani kiedy? W 2014 roku w czasie rządów Platformy nie wykonano jednego czy tam dwóch wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ale czy to znaczy, że wówczas Platforma chciała opuścić Unię Europejską? Nie. Jest pewien spór. Ale opozycja mówi, że teraz chodzi o sprawę fundamentalną. Powiem pani tak, jest pewien spór w Unii Europejskiej, czy są różnego rodzaju spory w Unii Europejskiej, czy to jeżeli chodzi o wymiar sądownictwa, mediów, rynku pracy, gospodarki, toczą się różnego rodzaju dyskusje, rozmowy. I to jest jeden z nich, którym jesteśmy w sporze z Unią. Ale nie na takiej zasadzie, żebyśmy mieli Unię opuszczać, czy Unię... To jest jakaś absolutna aberracja. Ja się nie zgadzam w ogóle z tym językiem Unii, z Platformy, pytam, że niby mamy... Czy to było potrzebne? Znaczy, bo to nie było przypadkowe, bo to było w autoryzowanym wywiadzie. Później pan premier przyszedł tutaj do radia, do Trójki i powtórzył. Ale powtarzam, po pierwsze, pani redaktor, nie mamy, w tym momencie nie ma mowy o żadnym wyroku. To po pierwsze. Po drugie, obracamy się wokół sprawy, która nie ma żadnego umocowania w traktatach, jeżeli chodzi o konsekwencje tych wyroków. Wreszcie po trzecie, porządek prawny danego kraju członkowskiego w oparciu o traktat lizboński jest regulowany prawem prawa kraju członkowskiego. I wreszcie po piąte, jest dziesiątki krajów, które nie wykonują wyroków Trybunału i nie wychodzą Panie z Unii. Proszę, nie zagadam się, bo mnie w ogóle pytam o coś innego i pan doskonale o tym wie. No dobrze, zapowiedział pan wczoraj, że prezes Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej w niedzielę wygłosi przemówienie strategiczne, długofalowe, perspektywiczne i tworzące przyszłą narrację Prawa i Sprawiedliwości. Doskonale to pani zacytowała. Brzmi to bardzo dumnie. Czy będą zapowiedzi na miarę 500+? Będzie to bardzo dynamiczna, dobra, programowa konwencja samorządowa z ciekawymi propozycjami również dla polskich samorządów, bo jesteśmy w trakcie kampanii samorządowej. A prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Morawiecki będą mówić o właśnie i tej długofalowej strategii Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kolejne czekające nas miesiące i wybory, ale również o konkretnych tych propozycjach, które będą trafiać do samorządu. Ale czy będą właśnie tego typu obietnice? Gdybym ja teraz u pani redaktor zdradził to, o czym mamy, pan opowiedział, jakie to będą propozycje. To powiem, że będą ciekawe propozycje. Interesujące, intrygujące, trafiające, myślę, do emocji, oczekiwań naszych obywateli. Czy billboard będzie się billboardem odciskał, panie pośle? Kampania ma swoją dynamikę i w kampanii jest czas na rozmowę programową. Mamy maratony programowe, w każdym województwie proponujemy konkretne programowe rozwiązania, ale też
kampania to jest rywalizacja i to jest tak w boksie. Czasami jest akcja i reakcja. Myśmy zostali zaatakowani, czasami jest moment na to, żeby odpowiedzieć. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przyklejać do nas nieprawdziwe informacje i musieliśmy w ten sposób zareagować. Czy jest jakiś plan finansowy tej kampanii? Ile na billboardy, ile na konwencje? Każda kampania ma swój plan finansowy, swój budżet. Oczywiście my też mamy taki plan, ale i z podziałem na różnego rodzaju nośniki, różnego rodzaju instrumenty, które będziemy w tej kampanii bardzo dobrze, myślę, wykorzystywać. A mogę tutaj u pani zdradzić, że po tej konwencji również będą w kolejnym tygodniu ciekawe propozycje wizualizujące nasz przekaz programowy. I na koniec pytanie, czy żałuje pan, że nie zachował zimnej krwi i odezwał się w sposób chyba niewłaściwy do jednego z reporterów? Po pierwsze, to były niepotrzebne słowa. To słowa, za które ja przeprosiłem już w wywiadzie ostatnio w jednym z tygodników. To nie czytałam, czyli przepraszam. Czy musi pani tygodnika sieci? Nie czytałam fragmentów, w którym pan przepraszał. Więc tam powiedziałem przepraszam, ale chciałem też na to spojrzeć z innego punktu widzenia troszeczkę. Niepotrzebne słowa rzeczywiście padły, ale z drugiej strony zachowanie, drugiej strony nie do zaakceptowania. Ja, tak mówię, mieszkam i pracuję w Brukseli od wielu lat i gdyby dziennikarz tak do premiera danego kraju, czy do jego otoczenia agresywnie się zachowywał, to myślę, że byłoby o wiele trudniej i gorzej dla niego. Dziękuję bardzo. Tomasz Poręba, szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo pani dziękuję i państwu również.